Dzień dobry, jest piątek 28 grudnia. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji Streameo. Japończyk w Jeleniej Górze. Nowe remizy strażackie w Miłkowie i Ścięgnach. Czy wiedzieli Państwo, że w XIX wieku w Jeleniej Górze urodził się Georg de Lalande, który uważany jest za ojca architektury secesyjnej w Japonii? Pamięć o tym wybitnym architekcie przywraca Takehiko Hirose. Dla Takehiko Hirose od wielu lat Jelenia Góra stała się drugim domem. Większość czasu, który spędza w stolicy Karkonoszy, poświęca w archiwum państwowym, gdzie mozolnie strona po stronie szuka wszelkich śladów w dokumentacjach dotyczących zupełnie nieznanemu urodzonemu w XIX wieku w Jeleniej Górze wówczas Hirschberg architektowi Georgowi de Lalande, a który w państwie kwitnącej wiśni uważany jest za ojca japońskiej architektury okresu secesji. Jelenia Góra ni kite, kono machi no shito kara yoku hikaremasu. Naze anata? Gdy przyjeżdżam do Jeleniej Góry, często jestem pytany, dlaczego interesujesz się de Lalande. Odpowiedź jest prosta. Wielu zagranicznych architektów przybyło do Japonii w erze Meiji. W przypadku de Lalande znalazłem bardzo dużo budynków zaprojektowanych przez niego i większość z nich pozostała takimi, jakie były. To wielki powód, dla którego kocham Jelenią Górę. Praktycznie przejrzał u nas w tym okresie wszystkie całą dokumentację budowlaną, jeśli chodzi o Jelenią Górę. To jest około 2500 jednostek. Więc jest to ogrom pracy, którą włożył. No i naszej gdyby byśmy musieli to wszystko dostarczyć. Kiedy opublikowałem książkę o de Lalande, nadałem jej tytuł Z miasta déjà vu. Powodem było to, że kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego miasta, czułem, że mam wspomnienie, które gdzieś widziałem. Ten budynek jest prawie taki sam, jak jego praca w Kobe Kitano. Rośliny i otoczenie są również bardzo podobne. Mimo, że tutaj jest Polska, czuję, że wróciłem do Japonii sprzed 100 lat. Do dzisiaj w Jeleniej Górze stoi około 100 budynków zaprojektowanych przez Georga de Lalande. Jednym z nich jest obecny gmach sądu przy ulicy Bankowej. Georg de Lalande zmarł w Japonii 5 kwietnia 1914 roku w Tokio. Na ten moment druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie i Ścięgnach czekali od lat. Właśnie podpisana została umowa na budowę nowoczesnych remiz strażackich. Brak sanitariatów, miejsca do odpoczynku, a nawet problem z zaparkowaniem samochodu bojowego. Z takimi problemami od lat muszą sobie radzić strażacy ochotnicy z Miłkowa i Ścięgien. Warunki mamy trudne, bo mamy przejęty obiekt kiedyś po PGR-ze, jak kiedyś jeszcze PGR-y istniały, to mamy taki garaże wiaty tak naprawdę, które zaadoptowaliśmy na garaże i przez ten spory czas z nich korzystaliśmy. Już niedługo to się zmienia, to wszystko dzięki podpisanej umowie zakładającej wybudowanie w Miłkowie kompleksu, w skład którego wejdzie remiza strażacka, ośrodek zdrowia i sala wielofunkcyjna. Natomiast w Ścięgnach powstanie nowoczesna remiza strażacka tuż obok biblioteka i sala spotkań. Inwestycja będzie trwała około 18 miesięcy do lipca 2020 roku. Koszt to jest 6 milionów brutto. Radości z podpisania umowy nie kryli zarówno strażacy ochotnicy, jak i wójt gminy Mirosław Kalata. Jak się cokolwiek dzieje, pali się, czy są powodzie, zawsze dzwonimy na straż. Nigdy nie odmawiają, a potem wracają. No niestety, mogę dzisiaj powiedzieć, że w Ścięgnach to nie ma remizy, tylko jest obora, a w Miłkowie to, co strażacy mają, to nie wiem, do czego można porównać. Problem ostatnio był nawet, żeby auto tam wjechało. A ci ludzie dla nas narażają życie i uważam, że im się to należy, gdyż to też jest jakby pokazanie z naszej strony szacunku dla ich pracy i poświęcenia. Strażacy z Miłkowa już snują plany na przyszłość. Będziemy mogli stworzyć młodzieżą drużynę pożarniczą. Są przewidziane pomieszczenia socjalne, prysznice, sala wielofunkcyjna dla 100 osób, przede wszystkim duże garaże, w których nikomu nic się nie stanie, duży plac manewrowy. Tą młodzież będzie można gdzieś, że tak powiem, zaprosić, coś z nimi zrobić. Na pewno to pomoże w tym, żeby tą młodzież nawet przyciągnąć do nas. Można byłoby powiedzieć standard, a wy mówicie luksus. Na chwilę obecną to tak. Tak, to są warunki królewskie. Jak podkreślał młodszy brygadier Andrzej Ciosk, dobry sprzęt to nie wszystko, ważna jest baza i serce do ratowania. A tego ostatniego strażakom z gminy Podgórzyn nie brakuje. Mam nadzieję, że oprócz tego, że będą super warunki dla strażaków, to będzie taki motor napędowy do tego, żeby młodzi strażacy, młodzi adepci też skupiał się w tych strażnicach,
I coraz więcej młodych ludzi wstępowało w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Podgórzyn pochwalić się może setką czynnych strażaków ochotników, a chętnych z roku na rok przybywa. Od września trwa intensywny remont jeleniogórskiego ratusza. Prace idą zgodnie z planem, ale naniesiono kilka zmian. Między innymi powstanie winda, a sala rajców będzie miała inny niż do tej pory wygląd. Remont jeleniogórskiego ratusza idzie jak burza. Obecnie w budynku trwa wymiana okien, instalacji elektrycznej czy też stropów. Jednakże główny wykonawca, firma Castellum, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne postanowił przenieść ciężar prac na roboty zewnętrzne dotyczące ocieplania i osuszania fundamentów. Mniej więcej poziom zaawansowania jest na poziomie 40% i sukcesywnie prace postępują. Największe zmiany dotyczyć będą sali rajców. Istnieje bowiem duża szansa, że ta część ratusza odzyska swój urok z początków XX wieku. Jesteśmy tutaj w sali rajców, to widzicie Państwo bardzo głęboki remont, łącznie ze zerwaniem podłóg, ale jednocześnie też naprawą belek stropowych. Tak się zastanawiamy bardzo głęboko, czy nie wrócić do tej koncepcji, jaka była przed 1933 rokiem, do momentu, kiedy tu faszyści nie weszli i nie zniszczyli tych wspaniałych zdobień na sufitach, na ścianach, czy też dać taki styl nowoczesny, taki jak był zaprojektowany przez projektanta remontu ratusza. My jednak chyba skłaniamy się do tej pierwszej wersji, żeby przywrócić ten stary, taki zabytkowy charakter tej sali, żebyśmy po prostu czuli historię, żebyśmy mogli się szczycić. Kolejna zmiana, jaka zostanie dokonana w obiekcie, to montaż windy. To jest temat, który pojawił się już w momencie, kiedy wykonawca wszedł na budowę. Prezydent zwrócił uwagę na to, że warto by było zadbać również i o ten aspekt, tak żeby udostępnić ratusz w miarę możliwości wszystkim ludziom, nie tylko tym sprawnym. Wprawdzie w pierwotnej dokumentacji był schodołaz, czyli też rozwiązanie, które pozwalałoby osobom z niepełnosprawnościami wejść na wyższe piętra. Niemniej jednak zdecydowanie komfort ich podróżowania będzie lepszy, jeżeli będzie winda. No i obecnie jesteśmy na etapie rozmowy z projektantem, który dostał za zadanie wkomponowania w cały remont, w całą tą przebudowę szybu, windy i umożliwienia realizacji tego zadania. Remont ratusza ma potrwać do lipca 2019 roku i kosztować będzie 4 700 000 zł. Prawie połowa tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Remont ulicy Nadbrzeżnej i wymiana okien w handlówce to kolejne zadanie inwestycyjne w Jeleniej Górze, które rozpoczną się w 2019 roku. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj konferencja poświęcona... Prezydent Jerzy Łużniak wspólnie z nowym skarbnikiem miasta Jackiem Kopciem podpisali umowy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsze z nich to długo oczekiwany remont ulicy Nadbrzeżnej. Skończą się te trudności mieszkańców ulicy Nadbrzeżnej. Przez kilka dobrych lat ja sam wielokrotnie tłumaczyłem, że są inne ważniejsze, a bądź nie tyle ważniejsze, ale po prostu mamy środki unijne na inne zadania. I tutaj ulica Nadbrzeżna będzie czekała, że zostanie zrobiona. I także czasami już mieszkańcy troszeczkę wątpili w to, co mówiłem, ale teraz już definitywnie umowa jest podpisana, wybrany został wykonawca, wykonawca znany, dobry. Ulica będzie przebudowywana czy też remontowana w zakresie finalnie ułożenia nawierzchni asfaltowych z jednoczesną wykonaniem kanalizacji deszczowej, czyli odwodnienia, i z tego, co wiem, równolegle do tego odcinka drogi będzie robiona ścieżka rowerowa, jak również chyba wykonywane będzie na długości tej drogi przejście czy też kładki przez rzekę. To jest koszt około 6 700 000 zł. Część dostajemy dofinansowania w ramach walki z niską emisją. Część, bo tam będzie robiona ścieżka rowerowo-piesza, i część są to środki z budżetu miasta.
Według umowy roboty mają rozpocząć się do czerwca 2019 roku i potrwają 12 miesięcy. Kolejny podpisany kontrakt dotyczy wymiany 120 okien i 6 drzwi w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 2. To są okna dwukomorowe o przenikaniu ciepła minimum 0,9 i niżej. Dlatego będzie też ta strata ciepła będzie zminimalizowana. To są okna z profili drewnianych, stylizowane na istniejące. Prace w handlówce mają rozpocząć się na początku stycznia 2019 roku i będą podzielone na 2 etapy. Ich zakończenie przewidziane jest do końca lipca bieżącego roku. Koszt inwestycji to 290 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programów unijnych na walkę z niską emisją. Choć święta Bożego Narodzenia za nami, to warto przyjrzeć się miejskim ozdobom. Karkonoskie miasta postawiły na ekologię. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez choinki, to nie tylko w domu, ale także w mieście. W czasie, gdy prześcigamy się, kto będzie miał wyższe i bardziej kolorowe drzewko, karkonoskie miejscowości postanowiły pójść inną drogą. W Szklarskiej Porębie stawiamy na naturę, mamy ten atut, że w centrum miasta rosną przepiękne świerki. Postanowiliśmy podarować sobie plastik i udekorować to, co mamy tutaj najpiękniejsze. Cudowne dekoracje oświetlają wieczory w Szklarskiej Porębie. Oczywiście świąteczne drzewka najpiękniej wyglądają wieczorem. Piękna choinka i czuję się po prostu już zbliżające święta na pewno. Także bardzo, bardzo miłe i sympatycznie można spędzić czas przy choince. W Karpaczu, choć postawiono na wieloletnie sztuczne drzewko i interesujące iluminacje świetlne, to przygotowano także szczególną niespodziankę. W tym roku postawiliśmy na takie kartki, które zawierają sadzonkę świerka, którą można samodzielnie zasadzić. Mamy też nadzieję, że to będzie taki wyjątkowy gest niosący ze sobą zarówno życzenia dobrych świąt i szczęśliwego nowego roku, ale też będą to życzenia trwałe. A po kilku latach będzie można przystroić świerk własnoręcznie wykonany ozdobami. W sumie fajna inicjatywa, zwłaszcza przy dzieciach. Jeśli tylko czas pozwoli, to jak najbardziej mogłybyśmy spróbować. Każdy, kto przyjedzie w okresie świątecznym w Karkonosze, powinien pojechać do Kowar, by zobaczyć największy na Dolnym Śląsku cyprys, który prezentuje się znakomicie. Serce Kowar jest tutaj, w centrum, gdzie mamy największą choinkę u nas w mieście. I możemy powiedzieć, że w tym roku jest znowu inna, a przede wszystkim wyższa. Bo to jest drzewko, które rośnie, co roku jest i wyższe. Jest to odmiana cyprysa nutkajskiego. Karkonoskie kurorty stawiają na naturalność, dlatego też w najbliższych latach rezygnować będą z drogich plastikowych ozdób na rzecz własnoręcznie wykonanych drobiazgów przez mieszkańców, które zdobić będą świąteczne drzewka w centrum miasta. Otwarta papiernia to nowa przestrzeń kulturalna na mapie Jeleniej Góry. Już dziś odbędą się tam interesujące warsztaty. Niezwykle ciekawie zapowiadają się w dniach od 27 do 29 grudnia wydarzenia w otwartej papierni przy ulicy Kilińskiego 11. Pierwszy dzień poświęcony został filmom dokumentalnym, a zaczyna się o godzinie 18. Zapraszamy 27, pokażemy filmy dokumentalne realizowane podczas warsztatów w Jeleniej Górze. Filmy dotyczą tematu powojnia i tego, jak się kształtowało życie społeczne w Jeleniej Górze i na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czy tam ziemiach zdobytych. To jest jedna rzecz. Po tym filmie jest panel dyskusyjny, porozmawiamy z uczestnikami, porozmawiamy ze specjalistami z zakresu edukacji kulturalnej, z zakresu historii, a po tym panelu już porozmawiamy z profesjonalnymi filmowcami, czyli z Konradem Szołajskim i Małgorzatą Prociak. Pokażemy film Głosy. Jest to taki nostalgiczny obraz o odchodzącej grupie lektorów filmowych, ale też o tym, jaki piękny jest nasz język, ponieważ lektorzy po prostu są mistrzami dykcji, erudycji języka polskiego i to, co potrafią zrobić ze słowem, jest naprawdę zachwycające. Także serdecznie zapraszam. Piątek to przede wszystkim spotkania z kulturą żydowską, które rozpoczną się o godzinie 18. Gościmy naszego partnera, Muzeum w Gluwicach, a tak naprawdę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Zapraszamy na spóźnioną Hanukę, Święto Światła. Poznamy kulturę żydowską, będziemy grać i mieć warsztaty gry w drejdla, a następnie już piątkowe elektroniczne party. Cykl
Cykl wydarzeń organizowanych przez Otwartą Papiernię zakończy także o godzinie 18 sobotni pokaz spektaklu Strzępy w reżyserii Justyny Oleksy. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe, ostatnie w tym roku wydarzenia, które poprowadzi dla Państwa Maria Jęczmyk.